A czujecie, jak mówiłaś o tym, że, że pomyślałaś sobie, że nie musisz śpiewać tego tak jak kiedyś. Czujecie po latach taki luz, że już pewnych rzeczy nie musicie, że już pewne rzeczy możecie sobie zrobić inaczej, że o, nawet jeżeli to się ludziom nie spodoba, to dlaczego nie mamy tego zrobić po swojemu? Czujecie, że macie więcej takiej swobody? No, my, wydaje mi się, że my jako zespół zawsze bardzo walczyliśmy o, o, o swobodę wypowiedzi artystycznej. Mieliśmy różne doświadczenia, jeżeli chodzi o tą taką techniczną odsłonę bycia powiedzmy, artystą, artystami. Natomiast bardzo, bardzo pilnowaliśmy tego, żeby nikt nam się nie pakował ze swoim komentarzem w sensie albo sugestią do, 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 do pracy, jaką jest ym, nagrywanie, wymyślanie itd. To, te wszystkie decyzje były podejmowane w obrębie naszego grona. Natomiast. Rzeczywiście, ale wydaje mi się, że to, to, to nie mieliśmy jakby takiej postawy od początku. Myśmy nie śmiali bardzo, kiedy zaczynaliśmy i tak dalej. Wydawało się, że, że, że musimy zabiegać, zresztą wmawiano nam bez przerwy, że musimy ciągle, ciągle zabiegać. I nagle sobie uświadomiliśmy, nie wiem, z 10 lat temu, że po prostu, że to już chyba jest koniec tego takiego ciągłego proszenia o uwagę, że szacunek dla publiczności nakazuje nam szanować wybory ich. Natomiast nie możemy Iść na żadne kompromisy, że to musi być jakby absolutnie czyste na, na, na poziomie naszych decyzji tworzenie. A publiczność może dokonać wyboru, czy jest przy tym, czy jest z nami, czy akceptuje to, czy nie. Oferta jest tak szeroka w tej chwili. Mamy fantastyczny dopływ, przepływ informacji dźwiękowo-słownych, piosenek i tak dalej, całych płyt, że. No, możliwości wyboru i skoncentrowania uwagi na kimś innym, kto akurat bardziej nam odpowiada, jest, jest niezliczona ilość. Także robimy to, co, to, co naprawdę ch chcemy, co czujemy, co w danym momencie wydaje nam się słuszne, i z całego serca zapraszamy do, do tej przygody z nami. Ale nie jest to przymus żaden, więc jakby. Wydaje mi się, że w, w takim sensie publiczność może być jakby czuć się dobrze i bezpiecznie z nami, ponieważ yy, no, jest to uczciwe. Poza tym wydaje mi się też, przepraszam, że jakby jesteśmy, mamy bardzo wysoką postawę, sami sobie bardzo wysoko stawiam po poprzeczkę, że jesteśmy bardzo krytyczni wobec siebie. Jak gdyby te, te sześć osobowości, które mamy w zespole, naprawdę... Jakby bardzo krytycznie patrzy na wszystko, co robią, co, co, co robimy jako zespół. I że, że jakby ta autocenzura jest dosyć silna, dlatego nie pozwalamy sobie na, na jakby wypuszczanie czegoś, do czego nie jesteśmy absolutnie przekonani. Tak, dasz mi jeszcze szansę. Ja tylko no chciałem pewnie. powiedzieć, że ja dorosłem już do takiego miejsca, w którym doskonale wiem, że nie muszę robić czegoś, czego nie chcę. No na przykład. E, mogłem nie przyjść dzisiaj do Muzeum, a jednak przyszedłem, bo lubię. I to była <noise> dobra decyzja. <noise> Także dziękuję. To się okaże. <noise> no nie, myślę, że nie będzie źle. Najgorsze już za nami. <noise> Podobno. E, no bo są tacy artyści, którzy mówią, kurczę, jesteśmy, jesteśmy na rynku e, już chwilę, mamy swoje osiągnięcia, sprzedaliśmy ileś tam płyt i teraz mamy problem, bo chcemy zmienić styl muzyczny i nagle przychodzi menedżer i mówi, ee. E, to się nie sprzeda, wy nie możecie grać inaczej, ale jak to, ale my chcielibyśmy nie 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 nie. Ty nie nagrasz elektronicznej płyty, ty nie nagrasz niczego innego do końca życia będziesz napierdzielać te rokowe balladki albo coś tam innego i nie ma szans na to, żeby cokolwiek zmienić, bo to się po prostu nie sprzeda. A wy ryzykujecie od czasu do czasu, jakby ktoś z boku popatrzył, to by pomyślał, że ryzykujecie, ale to się opłaca, bo ludzie dzięki temu zawsze dostają coś świeżego, a przy okazji mam wrażenie, że, że, że Wam to dobrze robi, bo możecie sobie zrealizować swoje pomysły i nie jesteście w jakiejś tam kratce zamknięci, żeby ktoś mówił: Dobrze, to Wy tylko to możecie, odtąd dotąd i nic więcej. Fjoder, że, że godzenie się na takie prowadzenie na, 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 na postronku, nie wiem, wytwórni czy, czy menedżera w ogóle, osób jakby spoza ścisłego kręgu zainteresowanych, jakby wynika z, z młodości na przykład. Że ludzie tak bardzo chcą, ja to rozumiem, bo nie wiem, kiedy ktoś jest nastolatkiem i, i ta burza hormonów powoduje, że w przyszłości boi się strasznie, taki młody człowiek myśli sobie co ja mam zrobić? Chciałbym fajnego życia, ale jak? Iść na studia, których, które mnie w ogóle nie interesują, ale tak naprawdę przyniosą być może być może w perspektywie jakieś pieniądze, będę mógł założyć rodzinę, jakoś żyć godnie. To są dylematy młodych ludzi, a potem się okazuje, że że, na przykład, no, odważną decyzją jest w ogóle związanie swojej drogi życiowej z, z, ze sztuką, bo, bo to nie jest łatwy kawałek chleba, jest to bardzo kapryśna, kapryśne terytorium. Ni, niczego nie można być pewnym, tak naprawdę. Trzeba mieć bardzo twardy zadek, impregnowany nie wiem jakim kruszcem, żeby nie bolało, bo tam jest dużo też bólu. Dużo trzeba mieć cierpliwości i naprawdę wytrwałości, żeby to u, uczynić z tego, jakby pasję na całe życie. Ale my jesteśmy już bardzo dojrzali, jesteśmy dorośli. I też to chłopcy mają, o sobie powiedzą: Ja mogę powiedzieć, że naprawdę wszystko to, czego się można bać, że się nie sprzeda. Co to jest w ogóle za jakiś problem? Co to jest za dylemat? Ale tylko dojrzałe osoby potrafią sobie taki luz wyprodukować w sobie, bo on jest jakby tak, jakby naturalny, ten luz, że myślisz sobie: Boże, tyle pokoleń nie żyje, ten świat już tyle trwa, tyle opowieści, tyle krwi się przelało, tyle wynalazków. Tak bardzo technologia poszła do przodu i my też umrzemy. Ja będę się przejmować tym, czy się sprzeda, czy nie sprzeda, to jest sztuka. Przynajmniej w naszym kręgu, to ciągle jednak próbujemy to podnieść do tej rangi. Więc no nie ma takich, takich dylematów. Sztuka to jest sztuka. Sprzeda się to, się to super, nie sprzeda się to trudno. Trzeba dalej robić. Mhm. Ale y, w młodości też y, mówisz o tym, że w młodości człowiek jest wystraszony i raczej raczej może wtedy akurat ulegać jakimś tam namowom. Wy jacy byliście w młodości? Nigdy Czy wy nie, też byliście przestraszeni? Nigdy nie ulegliśmy y, sugestiom co do muzyki, sztuki, nigdy. Zawsze tego pilnowaliśmy, natomiast rzeczywiście no, wpakowaliśmy się w parę niezłych kabał finansowo wiadomo, że, wszelakich. No. Że jak człowiek jest młody i jak gdyby nie zna, nie zna życia, nie zna gruntu, bo jednak razem z nami to całe środowisko muzyczne się tworzyło, że w momencie, kiedy jakby myśmy... E że tak powiem, na, nastąpił ten przełom, że, że zaczęliśmy z zespołem, nazwijmy to, popularnym. W tym samym momencie cały przemysł fonograficzny zaczął u nas rosnąć. Ma, ma duże firmy wchodziły do Polski i tak dalej, i tak dalej. Jakby wszyscy się tego uczyli, myślę, że my też jako zespół popełniliśmy wiele błędów, ale wynikało to, <laughs> przepraszam, z totalnego niedoświadczenia. I, ale, ale tego doświadczenia nikt nie miał wtedy w Polsce, bo nikt nie mógł mieć. Gdyż, gdyż jeszcze wcześniej, wcześniej tego rynku nie było i nikt nie mógł nam powiedzieć, słuchajcie, to działa tak, tak, tak i tak, bo to jeszcze nie działało. A Po latach się okazało, że tu zrobiliśmy błąd, tu zrobiliśmy błąd, tu zrobiliśmy błąd. Teraz już wiemy. Natomiast w, w dniu dzisiejszym taki młody człowiek myślę, że jak wpada w taką pętlę i pozwala się prowadzić w firmie fonograficznej czy, 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 czy menadżerowi, to że jest to niestety uwiązanie już na całe życie, gdyż te zależności są straszne w tej chwili. Zależności właśnie finansowe, jakby sytuacje tego, czy, czy, czy w sensie oczekiwanie na popularność, oczekiwanie na, na, na wynik finansowy. Także jeśli ktoś wpadnie w taką spiralę, no to tylko współczuć. Nic nie powiem. <noise> Już wszystko jasne. Były takie momenty, kiedy zastanawialiście się, czy to jest gra warta świeczki, kiedy, no bo przyznajecie, że było łatwiej, było trudniej, różne chwile bywały. Czy był taki moment, kiedy stwierdziliście, kurczę nie, to nie ma sensu, kończymy tę zabawę? Nie, nigdy nie było takiego momentu. Mieliśmy bardzo mm, trudne różne momenty. Bo to nie jest zespół, który, który rozpoczął od wysokiego C, a potem to C cały czas się wysokie utrzymywało. Mieliśmy moment spektakularnego zamieszania wokół nas, ale potem naprawdę stopniowo to jakby rumieńce blakły, aż do momentu, kiedy odszedł Piotrek od zespołu, co było ważnym wydarzeniem takim trudnym w naszym życiu. I potem to takie pragnienie, nie mieliśmy żadnych wątpliwości, co do tego, że to jest nasze życie. To jest jakby, to jest pasja przede wszystkim, że zaskakujące dla nas w ogóle było to, że, że, że życie nam się tak ułożyło, że mamy ten zespół, że, to, że, że mieszkamy w Warszawie, że, że jakoś tak, nie wiem, że to życie w zasadzie jednak jest przepiękne, bo ja sobie osobiście, mieszkając na Miedzianej, będąc nastolatką, nie wyobrażałam takiego życia, że aż takie mi się przytrafi, więc to było cudowne, wyjątkowe ale też momentami trudne. Natomiast chyba tak jakby naturalnie mieliśmy świadomość tego, że, że będzie trudno, bo, bo zawsze jest raz fajnie, raz, raz niefajnie. I chodzi właśnie o to, żeby przetrwać te wszystkie momenty, które są słabe. No. I nam się to udało. Mi się, mi się wydawało, że będzie tylko wspaniale. Jak <grym> byłem młodym człowiekiem, jak zaczynaliśmy, e, tak, no. później faktycznie były, były trudne momenty. To zawsze jest. To Ja, ja zawsze mówię o tym jako o naszym zespole jako, jako rodzinie, jako związku partnerskim. No, są lepsze i gorsze i nasze łatwiejsze i trudniejsze chwile. No, to, to tak, tak jest. A jak wiadomo, po im większa górka, tym, tym większy dołek, więc no, było różnie. Ale nigdy nie było chyba czegoś takiego faktycznie jak zwątpienie w to, żeby, żeby walczyć, żeby działać. Jedyny moment, kiedy Piotrek faktycznie odszedł od zespołu, to był taki moment, w którym mieliśmy poważną zadyszkę co dalej, ale nie, ale nie myślę, że dobra, kończmy to. Więc no, życie się toczy. A też Kasia wspomniała o tym, że, że, że w tym momencie było tak, że te rumieńce blakły po tym dużym sukcesie. Tego też się trzeba chyba nauczyć i to, to przychodzi po jakimś czasie, że człowiek przestaje mocno emocjonalnie reagować na takie rzeczy, bo jeżeli ktoś jest młodym muzykiem, ma zespół, wszystko się doskonale toczy i nagle dostaje taki cios, pierwszy w swojej karierze, to może być ciężko. Ale wiesz, te pierwsze ciosy przyszły bardzo szybko i to przyszły ze strony osób, które teoretycznie powinny nas wspierać. No wiesz, jeżeli po trzeciej płycie przychodzi menadżer i mówi: Skończyliście się, bo w pierwszym tygodniu sprzedało się 50 tysięcy płyty. Wiesz, to my, jakby przyzwyczajeni do ciągłego głaskania nas po głowach i mówienia: Ale świetnie, ale świetnie. Nagle mówimy: Boże, co się stało, nie? I, i ale my jakby. Przez to, że wszyscy jesteśmy bardzo neurotyczni, to, to i raczej jesteśmy pesymistami, to takie pesymistyczne wiadomości nie zabijają nas, tylko wręcz przeciwnie myślimy. To normą normą, a nie mówiłem, albo no dobrze, to może coś inaczej. Ja wiedziałam, że tak wiedziałem, będzie. Wiedziałem, że tak będzie. I my właściwie wszyscy tacy jesteśmy, oprócz Boba może, który jest najbardziej Ta, Bob. taki. Mhm. Znaczy on ma momenty, ale generalnie jest... Ja, ja jest... Stoję, stoję jak marmur, jestem twardy, no a, a zupełnie poważnie, no wiesz, to są, to są sytuacje, które, które dobrze, że się wydarzają, czyli chwile spadku, ponieważ one uświadamiają ci po pierwsze, że trzeba wziąć się w garść, a po drugie, że, 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 że to jest piekielnie dla ciebie ważne, jakby kontynuowanie tej, tej pasji, tej, tego zawodu, jakkolwiek, jakkolwiek to nazwać. Poza tym człowiek jest leniwy, z natury jest leniwy. Jeśli nie trzeba było pracować, to pewnie byśmy bardzo długo nie pracowali. Może w bo w końcu byśmy się podnieśli, ale w momencie, kiedy nie ma motywacji, to, to pewnie dłużej byśmy leżeli, niż pracowali. A też jest inny taki już powiedziałabym bardziej taki subtelny aspekt tego wszystkiego, że artyści z zasady mają bardziej rozbudowane ego. A takie sytuacje i trudności to ego piłują, tępią. Ścinają mu po centymetrze, żeby było jak najmniej. I uważam, że to jest wspaniałe, bo, bo wszyscy ci, którzy nie dbają o to, żeby wystawiać ego na, na pewnego rodzaju próbę, torturę, na śmierć małą, to, to tacy ludzie no, bardzo cierpią. No i potem mamy te wszystkie wspaniale, że tak powiem, prezentujące się w filmach dokumentalnych i, i, i tych takich już później fabularnych. Dotyczących życia pewnych artystów, ale to jest nieszczęście. To jest, to jest bardzo głębokie nieszczęście. Straszliwa frustracja, wielki żal do świata, zupełnie nieuzasadniony, bo to nie jest wina świata. Po prostu tak po prostu jest. Ale ludzie z rozbudowanym ego nie zdają sobie sprawy z tego, że życie jest właśnie w taki sposób skonstruowane. I że stawiać na ego yy, wszystkie żetony, yy, źle się kończy. Poza tym jest jeszcze druga strona, że artysta. Niesyty, nieszczęśliwy i jakby doświadczony przez życie tworzy piękniejsze rzeczy niż a, a, a artysta leżący na łóżku, na, na żarty do spodu i pijący sobie szampana. Jakby od dawna wiadomo, że największe dzieła powstały przez, w sensie zostały stworzone przez ludzi biednych i nieszczęśliwych. Dlatego my teraz jesteśmy na diecie, rozumiesz? Odrzuciliśmy cały, cały majątek i Zakupiemy się w nie. Bezpie, dlatego takie jakby momenty które, momenty, które sprawiają, że człowiekowi jest źle i że pokornieje, są też wartością. No.